Kończy się drugi kwartał roku 2021. Czego możemy się spodziewać i jak wygląda obecnie sytuacja na rynku kryptowalut? Kazachstan zaprasza górników. Niemcy otwierają się na kryptowaluty. Czy Elon Musk traci poparcie w promowaniu projektów? Cześć, z tej strony Maciej, witam serdecznie na moim kanale. Kolejna pobudka z kryptoekipą. Piątek, piąteczek, piątunio, 2 lipca. I lecimy oczywiście z naszymi wydarzeniami. Jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, koniecznie daj subskrypcję, daj dzwoneczek po to, żeby być na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami. Jeżeli te wideo będzie wartościowe, oczywiście zostaw łapkę w górę. Zaczynamy od naszej strony internetowej. Wczoraj live z kryptoekipą, godzina 21. Oczywiście standardowo dziękuję wszystkim za obecność. Te live'y są dla Was po to, żebyście mieli z nami lepszy kontakt, żebyśmy mogli sobie porozmawiać. Jeżeli oglądasz moje filmy i nigdy jeszcze nie byłeś na live'ie, nigdy nie miałeś okazji z nami porozmawiać, zadać pytania, to zapraszam Cię każdy czwartek, godzina 21. Oczywiście, jeżeli nie widzieliście wczorajszych materiałów, czy to NFT newsów, czy to właśnie pobudki, to również Was serdecznie, serdecznie zapraszam. Ok, zaczynamy sobie standardowo, słuchajcie, od CoinGecko. Tak naprawdę dużo dzieje się na rynku, natomiast jeżeli chodzi o cenę Bitcoina, znowu mamy, słuchajcie, spadek 32 949, a więc około 1% od wczorajszej ceny. Jeżeli chodzi o inne pozycje, jeżeli chodzi o altcoiny, znowu leje się krew, oczywiście jedne spadają więcej, inne mniej. Ethereum 2031, a więc 3,6% spadek, jeżeli chodzi o ostatnie 24 godziny. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o altcoiny, jest kilka pozycji, które nadrabiają, między innymi Celsius, w którym tak mocno działamy. Ja coraz więcej assetów mam na Celsiuszu, coraz bardziej przekonuje mnie ten projekt, szczególnie po ostatnich wydarzeniach, które oczywiście omówię w oddzielnym filmie. Natomiast tak jak mówię, Celsius radzi sobie, słuchajcie, bardzo dobrze, 23% poniżej ATH, biorąc pod uwagę, że wiele altcoinów jest 50% czy nawet 60%, to Celsius tutaj naprawdę, naprawdę bardzo dobrze się wybronił. Oczywiście większość altcoinów jest na minusie, przy spadku Bitcoina standardowo, przy tej dominacji, którą mamy obecnie, leje się krew, także tak, słuchajcie, to wygląda. Dobra, lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Oczywiście skończył się kolejny kwartał, mamy zamknięty drugi kwartał na Bitcoinie i mamy na ICO Analyst bardzo fajne porównanie, że drugi kwartał tego roku to spadek około 40% na Bitcoinie i to był jeden z najgorszych kwartałów, jeżeli chodzi o Bitcoina, jeżeli chodzi o ten spadek od roku gdzieś tam 2012. Oczywiście mieliśmy w historii większe spadki, na przykład czwarty kwartał 2018, tu mamy 43, pierwszy kwartał 2018 50%, także ten kwartał zamyka się na minusie i jest to jeden ze słabszych kwartałów, tak to wygląda. Bardzo fajna tabelka, bardzo fajny wykres do przeanalizowania, jak zachowuje właśnie cena Bitcoina po halvingu. Macie zaznaczone tutaj 3 halvingi, 2012, 16 i oczywiście halving z roku 2020. Omówimy sobie zaraz trochę ten kwartał. Dużo było fudu, dużo było gdzieś tam tych złych wydarzeń. Natomiast fundamentalnie, w mojej prywatnej opinii, to był mimo wszystko dobry kwartał, dlatego że było dużo wydarzeń takich fundamentalnych, które oczywiście nie miały bezpośredniego przełożenia na cenę, ale jednak są ważne dla całego rynku kryptowalut. ICO Analyst, zachęcam do sprawdzenia tego wykresu. No i oczywiście, jeżeli chodzi o ten czas, który mieliśmy ostatnio, oczywiście był bardzo duży fud. Travis King dał bardzo dobrego tweeta, gdzie podsumował, powiedzmy, ten fud, te złe wydarzenia, które miały miejsce na rynku kryptowalut. Twierdził tutaj, że czerwiec był takim najbardziej agresywnym miesiącem, jeżeli chodzi o atak na Bitcoina, ponad 25 jakichś tam złych wydarzeń w ciągu 30 dni. Natomiast mimo wszystko wybroniliśmy ten poziom 30 tysięcy i obecnie jesteśmy właśnie, tak jak tutaj pokazywaliśmy, na poziomie 33 tysięcy dolarów. No i oczywiście wiemy,
gdzieś tam, jak ten food wyglądał. Rozmawialiśmy o tym w każdej pobudce. Natomiast jeżeli chcecie dokładnie sobie to prześledzić, ja linka również wrzucę na grupę Edukacja, jak dużo było tych złych wydarzeń, jak dużo było tego foodu, poczynając właśnie od Chin, przez kilka innych wydarzeń, wycofanie się z Tesli, między innymi z płatności za Tesle właśnie w Bitcoinie. Także to wszystko rozegrało się bardzo, bardzo szybko. Również SEC tutaj dołożył swoje, także 20, słuchajcie, 5 wydarzeń. Oczywiście pewnie Travis nie znalazł wszystkich, natomiast warto podkreślić, jak trudny był czas to dla Bitcoina i mimo wszystko uważam, że jeżeli mamy tu być obiektywni, jeżeli zbierzemy sobie te 25 wydarzeń do kupy, to i tak uważam, że ta cena na Bitcoinie jest dość dobra. Oczywiście są też, słuchajcie, dobre wydarzenia i ja uważam, że właśnie trzeba patrzeć dzisiaj na fundamenty, trzeba patrzeć na to, jak zmienia się postrzeganie Bitcoina w poszczególnych krajach, jak zmienia się prawo, jakie możliwości dają kraje właśnie dla osób, które chcą kopać Bitcoina, które chcą trzymać Bitcoina, jakie możliwości otwierają kraje, jeżeli chodzi o giełdy. Tutaj przykład oczywiście Portugalia, o której mówiliśmy wczoraj na live, która otworzyła się właśnie na giełdy. Jesteśmy na Bitcoin Magazine na Twitterze i tutaj bardzo mocna, w mojej prywatnej opinii, właśnie fundamentalna wiadomość dla Bitcoina. Tego typu informacje płynące z poszczególnych krajów pokazują, że idziemy absolutnie w dobrą stronę, jeżeli chodzi właśnie tutaj o gdzieś tam postrzeganie Bitcoina. No i słuchajcie, według tamtejszego regulatora z Australii stwierdzili, że najprawdopodobniej Bitcoin spełni standardy dla ETF-ów. Dobra informacja dla Australii, dobra informacja dla całego rynku. Lecimy sobie dalej. Oczywiście Niemcy otwierają się na Bitcoina. O tym mówiliśmy wczoraj na live, mówiłem o tym wcześniej gdzieś tam w pobudce. Bardzo dobrze zmienia się to niemieckie prawo, gdzie fundusze będą miały możliwość tutaj oferowania, inwestowania w Bitcoina. Z tego co pamiętam, około 20%. Także tak jak widzicie, dużo dobrych wiadomości. Wiem, że uwaga była skupiona na Chinach ze względu na gdzieś tam zakazanie właśnie kopania, przemieszczanie tych minerów, ale jednak Portugalia giełdy, Niemcy czy Australia to są trzy mocne, fundamentalne wydarzenia dla Bitcoina. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Oczywiście jesteśmy na Bitcoin.com. Bardzo dobra, mocna informacja, słuchajcie, z Kazachstanu. Kolejny kraj, który gdzieś tam patrzy na możliwości, szuka możliwości gdzieś tam zaproszenia górników właśnie do siebie. Jak ja to mawiam często, rynek nie lubi pustki. Mówiłem o tym, jak tylko padła ta informacja o Chinach, o tym, jak pokazywaliśmy, jak ci górnicy z Chin się zawijają. Kazachstan otwiera się właśnie dla górników. No i słuchajcie, oferuje dopłaty do energii elektrycznej, tak? Będzie tutaj też jakiś podatek, natomiast zapraszają górników, chcą, żeby tutaj wykorzystać tą sytuację, gdzieś tam pokazać, że Kazachstan jest krajem przyjaznym. Oczywiście bardzo dobra rzecz. Ja mówiłem, że ta pustka zostanie wypełniona. Oczywiście górnicy przenoszą się w różne miejsca, ale Kazachstan tutaj pokazał, że gdzieś tam trzyma rękę na pulsie i zaprasza, słuchajcie, górników do siebie. Lecimy sobie dalej. Oczywiście ostatnio też cały czas spoglądamy na MicroStrategy, patrzymy na Michaela Saylora. Również ten food, o którym mówiliśmy o tym kwartale, który zakończył się źle, jeżeli chodzi o Bitcoina. No to na pewno również te informacje, te tweety o tym, że Bitcoin nie jest zielony, że zużywa dużo energii, a więc to wszystko, o czym tweetował Elon Musk. Ale mamy tutaj informację, że ponad 56% wydobycia Bitcoina jest za pomocą energii elektrycznej. Jest tutaj do przeczytania raport, także można z nim się zapoznać. No i tak jak Michael napisał, że zgodnie z tym raportem Bitcoin jest jedną z najbardziej czystych branży na świecie. Oczywiście, tak jak mówię, była tutaj walka tych argumentów, natomiast bardzo, bardzo ciekawy tweet i bardzo ciekawy raport. A więc tak jak widzicie, gdzieś tam ten food przewijał się tutaj w tym kwartale z tymi dobrymi wydarzeniami, natomiast jeszcze raz powtarzam, uważam, że idziemy w kierunku fundamentów i uważam, że Bitcoin mimo tego spadku, który mamy od ATH, wybronił się fundamentalnie. Lecimy sobie dalej. Oczywiście Elon Musk znowu tweetuje o Dogecoinie. Znowu na Twitterze sobie tutaj jakieś śmieszne tweety, słuchajcie, pisze, prowadzi rozmowy. Ten ostatni tweet, słuchajcie, już wam go pokazuję. Baby Doge, baby Doge, No słuchajcie, czy to są poważne rzeczy, to niech już tak naprawdę każdy sam oceni. Natomiast to, co jest ciekawe, to po tym tweecie gdzieś tam nie wyszilował ceny
Dogecoina mocno w górę, co jest moim zdaniem bardzo pozytywnym sygnałem. Być może wiele osób zaczyna już widzieć, że gdzieś tam Elon traktuje wiele rzeczy jak zabawę, wiele rzeczy gdzieś tam szyluje, które nie są tak naprawdę fundamentalne. Czy to Dogecoin, czy to Shiba, która oczywiście coś tam robi, tak? Natomiast to nie są mocne projekty, które mają gdzieś tam mocne produkty i mocne fundamenty. Natomiast tutaj każdy musi ocenić sam. Natomiast fakt jest taki, że tym razem te jego tweety nie przyniosły tutaj efektu w postaci dużej wzrosty ceny, jeżeli chodzi o Dogecoina. Lecimy sobie dalej. Oczywiście cały czas gdzieś tam patrzymy na gigantów, szukamy różnego rodzaju artykułów, czy giganci szukają rozwiązań opartych o blockchain. No i mamy tutaj informację z Porsche, która była podana około 6 dni temu, że Porsche szuka tutaj, słuchajcie, kogoś, tak jak to zostało nazwane, do cyfrowego skarbca, takie dosłowne tłumaczenie, ale być może właśnie również Porsche chce tutaj iść w kierunku tokenizacji, w kierunku kryptowalut. No i tutaj oczywiście z przymrużeniem oka jest informacja, że Porsche powie tak Bitcoinowi. Oczywiście tych informacji jest dużo. Z jednej strony inwestorzy instytucjonalni, kolejni, którzy dołączają. Ostatnio mieliśmy George'a Sorosa, który ze swoimi spółkami gdzieś tam dostał pozwolenie i będzie w samego Bitcoina inwestował. Firmy tacy giganci jak Porsche, kilka innych. Także to są na pewno pozytywne informacje z rynku. Oczywiście to, o czym mówimy często, to rynek indyjski i zastanawiamy się, w jakim kierunku pójdą tam regulacje. Było dużo negatywnych informacji. To również była ta informacja z tego ostatniego kwartału, która była negatywna. Natomiast mamy informację, że giełdy kryptowalut w Indiach mają trudność z zapewnieniem sobie rozwiązań płatniczych, ponieważ banki zaczęły zrywać kryptowięzi, a więc zrywać umowy. Wiele giełd indyjskich musi szukać teraz alternatywnych rozwiązań, musi kombinować. Natomiast fakty są takie, że mimo niepewności zagraniczne giełdy chcą wchodzić na rynek indyjski, projekty wchodzą na rynek indyjski, m.in. Chili's, który również chce tam tokenizować krykieta, a więc ja myślę, że tutaj będzie jakieś tam dobre informacje, natomiast banki robią swoje, niechętnie patrzą na te giełdy, nie chcą z nimi współpracować. Zobaczymy, czy znajdą tutaj innych pośredników, innych partnerów płatniczych i jak ta sytuacja tutaj się rozwiąże. Revolut wprowadza do oferty Polkadot. Ostatnio Revolut dodał sporo kryptowalut. Cieszy mnie to. Polkadot, jedna z ważniejszych pozycji w moim portfelu. Także również taka informacja od Revo. Można już kupować, handlować oraz przechowywać token DOT. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Jesteśmy, słuchajcie, na Compariku. Bitcoin może zakończyć niedźwiedzi trend, uważa analityk JP Morgan. Podzielił się swoimi przemyśleniami na temat obecnej sytuacji cenowej Bitcoina, sugerując, że obecna faza niedźwiedzia na rynku kryptowalut może dobiec końca. Oczywiście skrajne informacje płynące z obozu JP Morgan. Jeszcze niedawno mówili, że polecimy na 20 tysięcy dolarów. Teraz jeden z analityków daje inny scenariusz. Oczywiście oni tych analityków mają dużo, także pewnie każdy tutaj analityk ma, słuchajcie, jakieś swoje zdanie. No i tutaj na początku ubiegłego tygodnia ten sam analityk informował, że inwestorzy instytucjonalni porzucą Bitcoina na rzecz złota. Moje zdanie znacie, ja uważam, że w chwili obecnej dla takiego zwykłego inwestora, powiedzmy z małym portfelem, Bitcoin jest lepszy od złota, lepszy od akcji, lepszy od fiatów, lepszy od klasycznych możliwości inwestowania, ale to jest, słuchajcie, moja prywatna opinia. Zapraszam na Comparika, jeżeli chcecie sobie tutaj poczytać. Lecimy sobie dalej. Bitcoin mining najbardziej zrównoważoną energią w branży na świecie, twierdzi Rada Górników BTC. To jest ten tweet, który Wam i ten artykuł, który Wam pokazywałem Wam wcześniej na Compariku w języku polskim. Bitcoin jest ekologiczny, ponad 56% osiągnął tutaj zużycia właśnie energii, także mamy tutaj tą równowagę i gdzieś tam ten food, który był, te zarzuty, które szły w kierunku Bitcoina, są coraz mniej racjonalne. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Oczywiście One Inch robi się głośno. Chcą robić, słuchajcie, swojego stablecoina przy współpracy z platformą ICHI. Zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie wyglądać. Oczywiście, jeżeli zrobią własnego stablecoina, no to gdzieś tam już regulatorzy zaczną patrzeć na ten agregator gdzieś tam mocniej. Ja One Incha mocno wspieram. Cały czas uważam, że jest to dobra pozycja, jest to jeden z altcoinów, który zostanie w moim portfelu na dłużej. Cały czas One Inch się u mnie stake'uje. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej.
Oczywiście do odebrania jest airdrop na Osmosis. Jeżeli ktoś tutaj stykował Kosmos, podawaliśmy kiedyś te informacje, to można już tego airdropa odbierać. Możecie wejść sobie na Osmosis i sprawdzić, w jaki to sposób zrobić. Zakładka airdrop. Tutaj macie wszystkie misje, wszystkie warunki, które należy zrobić. A więc trzeba było hodlować Kosmosa, należy dodać płynność, należy zrobić swapa tutaj na Osmosis, należy stake'ować. Oczywiście na początku należy połączyć swój portfel, a więc portfel ten kosmosowy. Także jeżeli stake'owaliście, jeżeli macie Kosmosa w swoim portfelu, to warto tutaj z tego skorzystać. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Oczywiście Binance, jesteśmy na Binance. W momencie, kiedy rynek jest w niepewnym czasie, ja szukam miejsc, gdzie mogę stake'ować swoje stablecoiny. Uważam, że jest to bardzo dobra opcja. Mamy tutaj staking na Binance. Dzisiaj została podana informacja, jeżeli chodzi o USDC 7%, USDT ponad 10% i BUSD, a więc stablecoin należący do Binance'a 8,57. Także tutaj to jest flexible lock, a więc ten staking flexible. Warto również to sprawdzić, jeżeli chcecie trzymać oczywiście swoje stable w miejscu scentralizowanym. Lecimy sobie dalej. Oczywiście duże podsumowanie, jeżeli chodzi o Crypto.com, które moim zdaniem bardzo dobrze się rozwija i mimo, że cena samego CRO w tym ostatnim kwartale dość mocno spadła, to uważam, że fundamenty się wzmocniły. Dokładnie tak samo jak z Bitcoinem. Dużo dobrych rzeczy, oczywiście regulacja na Malcie, oczywiście aplikacja Live, jeżeli chodzi o giełdę, partnerstwo z Formułą Pierwszą, start platformy NFT, wirtualne karty dla USA, 5 lat oczywiście Crypto.com, duża akcja na NFT, także dużo tutaj, słuchajcie, się dzieje, dodajcie dodanie nowych rzeczy do Erna, a więc ETH, DOT, MATIC, także dzieje się bardzo dużo, no i Crypto.com jest widoczny. Słuchajcie, zobaczcie, jak fajnie wyglądają te reklamy na Formule Pierwszej, naprawdę widać, że to jest partner, to nie jest jakieś tam, słuchajcie, małe logo, gdzieś tam, którego nic nie widzi, a Crypto.com widać, że wchodzi mocno w świat sportu, w świat sponsoringu, przez to pozyskuje nowych użytkowników i ten ekosystem bardzo fajnie się rozwija. Także reklamy Crypto.com na bandach, na głównych banerach, bardzo mi się to podoba. Myślę, że to jest absolutnie, słuchajcie, dobry kierunek. Lecimy sobie dalej. Oczywiście wczoraj zakończone kolejne dobre FTO. Znowu bez problemów udało się kupić. FTO jest zakończone, tokeny zostały sprzedane. Czekamy teraz na listingi. Mamy dużo zakończonych FTO. Zobaczymy, jak Chiliz do tego podejdzie, który moment na listing wybiorą. Zaraz już, słuchajcie, ruszają eliminacje do europejskich pucharów. Zaraz gdzieś tam będą kończyć się Mistrzostwa Europy. Być może to będzie czas, kiedy będzie czas wzmożonych listingów. Natomiast sam ekosystem się naprawdę bardzo, bardzo dobrze rozwija. Na dzisiaj to by było na tyle. Dzisiaj postaram się jeszcze zrobić kolejny film. To będzie niespodzianka. Mówiłem wczoraj, jaki film na live'ie. Zostawcie łapę w górę, dajcie komentarz. Bądźcie z nami, bądźcie z kryptoekipą. Odwiedzajcie w weekend naszą stronę, nasze grupy. Tam pomoc, tam wsparcie, tam edukacja. Ale również odpoczywajcie, bo weekend jest po to, żeby trochę odetchnąć. Kłaniam się nisko. Dzięki za uwagę. Hej ekipa.